Witamy. Kupiliśmy 22 ciemnych murzynów. Dopiero przywieźliśmy. Niech posiedzą. Ale korci mnie z jednego wypuścić, zobaczyć co będzie potrafił. Jednego, panowie, może. Myśmy wypuścili. Ale pogoda deszczowa. Ale chociaż jednego zobaczymy. Jak zobaczy, który to. Już chyba jeden wyszedł, tak? Czy nie? Dwa wyszły, trzy. Cholera, jasne. No, trzy wyszły. Dobrze, że się nasze nie zrywają. Siedzą na dachu. Się zerwały. Jeden też. O, daje. Tych resztę nie wypuścimy, niech oni sobie siedzą. Dopiero później. Nie głupi. Poszedł. Poszedł. Poszedł, jednak poszedł. Niech chodzi. Proszę drugi. Widzę, to będzie chodzić. Jeden już siedzi, jeden czerwony już siadł, czerwonym znakiem, jeden siedzi. Widzisz? Jeden z czerwonym znakiem siedzi. Ale jeden dobrze idzie. Dobrze chodzi. Dobrze daje. Zawsze musi coś korcić. Nie mogę wytrzymać. Ale może jeden oblatany. Już jeden oblatany. Siedzi na budzie. Zrywa się, siada. Tak jak już widać, jednego mam oblatanego. Jeden już dobrze chodzi. Też kolega nam przyniósł wyszwany na białych ogonach. Za darmo, w prezencie. Nie, jeden, dobrze widzę tną. Widzę, dobrze tną. Dobrze idą, dobrze idą. Tu jeden widzę, tnie. Kupiliśmy od kolegi z Łukowa. Mówię, że to gołębie są na mamki, jak właśnie chciałem na mamki je. Nie muszą chodzić nie wiadomo jak, aby tylko na mamki były. Ale widzę, dobrze docinają. Zobaczę, może jeszcze jutro coś wypuścimy. Ale dobrze tną, dobrze idą. Koroniaty oblatany jednak. Ten idzie na jajka, musi wejść. Ale widzę, dają. O, tu idzie jeden, o, widzę.
Jeden jest, klepak, drugi przyszedł nad nim. Dobrze, dalej. Może by wszystkich wypuścił, ale to niemożliwe. Proszę Państwa, adrenalina musi być. Nie, dobrze chodzą gołębie, naprawdę. Parę sztuk dobrze daje. To może były, będą ganiane. Znaczy mówił kolega z Łukowa, że lotował ich na 9 km. Tylko, że on nie na mamki był u niego. Ale u mnie to będą ganiane. Mnie nie ma przeprosz. Wypuściliśmy jeszcze z 5, ale dają, dają. No te moje jak poszły wysoko, proszę zobaczyć. No i co tu przyzwyczaić? Przyzwyczaisz. Dobra, połowa została, połowę się jutro wypuści. Nie, parę siedzi, raz, dwa, trzy sztuki siedzą, z tych młodych. Młodych siedzą. Te co siedzą, niech sobie siedzą młodziaki. Ale dobrze idą. Wyrwały. O, o, nadal się jak młody. Dobrze idą. Naprawdę dobrze idą. O, ale tną. 2, 3, 4, 5, 6. O, następny poszedł. No, następne dwa wyrwały. Młodziaki. Ale tną. Zobaczcie panowie tu wysoko, ile ich chodzi. Ale docinają. A te nasze to w murach prawie. Wyszwany widzę słabo chodzą. Wyszwany słabo. Ale ładnie. O. Jak ja to uwielbiam takie coś, panowie. Puszczanie świeżych gołębi. Ale mają gołębie pojęcie, naprawdę. Ładnie chodzą wysoko. Naprawdę. I się wieczór zbliża. Mogłem ich przytrzymać dłużej trochę. Ale zostało jeszcze, 10 zostało. Ładnie idą. A gdzie te nasze są? Ach, z tymi moimi to ja nie wiem. Dobrze. Ach. Jutro nie dostanie ta jeść. Oczywiście żartuję. O, murzynki dają. Ładnie, ładnie. Tu nasza klepaczka ściąga. O, tu idą dwa. Ale tną. W dzień to by już, jakby była ładna pogoda, to już by ich nie widział. Jeden siadł, koroniaty siedzi. Koroniaty siadł, jest na budzie. Mają czerwone znaki porobione. Koroniaty jeden siedzi. Dobrze. Wyszwan też siedzi, ale on słabo chodzi. A te, o, pięknie. Pięknie doiwaniają.